Kolejny dzień, moi drodzy. Zmarzłem jak cholera. Na szczęście słoneczko wyszło, także odpaliłem już fiata i lecę na pierwsze kąpielisko. Zapraszam do oglądania odcinka. Ładna pogoda i niech taka będzie. Kąpielisko piękne, ale wieje niesamowicie. Wskakuje czapka, wskakuje to dziadostwo na szyję, kurtka ciepła i zobaczymy, ile wytrzymam. Zakładam szczęśliwe skarpetki, które dostałem od Łukasza i może przyniosą szczęście. Przyniosą? No pewnie, że przyniosą. Pierwszy sygnał, jest kawałek aluminium. Dziadostwo, dziadostwo. Drugi sygnał, jest moneta i to chyba srebrna. Tak, będzie sreberko. Srebrna moneta. Kolejny śmiech. Moi drodzy, świeć, wieje, zimno strasznie. Jest blacha wędkarska. Ładny sygnał był. Trzynastka. Jest duża moneta. 5 koron. Fajnie. Jest naszyjnik. Naszyjnik. Zerwała się tutaj część. No ale jest. Fajnie. Dajcie mi chwilę, kochani. Ledwo żyję. Dobra, kochani. Szybko. Zapraszam na podsumowanie. Kilka monet z PRL-u, ta srebrna moneta 10 ore i 0,2 współczesne wpadły pod sam koniec, czyli 8 zł. Gumka do włosów, blacha, nic ciekawego generalnie. Dobrze, już jestem na spokojnie w aucie, ale tego jeszcze nie zdejmuję, bo o jak mi zimno, to nie macie pojęcia. Normalnie to jak na morzu się czułem, fala, wiatr, a w nocy zimno, także z rana pierwsze kąpielisko, dajcie spokój. Mam nadzieję, że kolejne będzie w jakimś lesie, gdzie nie będzie tak wiało, bo no niemożliwe po prostu, wiecie, poszukiwania takie, ja nie mam aż tak dobrego ubrania, mam kurtkę taką, wiecie, za 6 dych chyba, z takiej, nie wiem, wata, pianka jest tam pikowana, taka kurteczka, jedną high-techa, taka, która nie przepuszcza powietrza, ale to i tak jest zimno, nie? Także zobaczymy, gdzie mnie rozponiesie na następne miejsce. Przed pojechaniem na kolejne kąpielisko zrobiłem termos herbaty, żeby się trochę ogrzać. No i co? I dzisiaj będzie, oj, wieczorem zasnę jak dziecko normalnie po takim dniu. Ale ręka się spompowała od tych poszukiwań. Kochani, korzystałem z tego, że jest tak beznadziejna pogoda. 2-3 dni temu nagrałem fajny trening, było cieplutko, także zastanawiałem się, kiedy go wrzucić, w jaki odcinek. I teraz jest na to moment, także lecimy z treningiem. Zobaczcie, jak fantastyczna siłownia. Zewnętrzna, przemyślana. Tutaj, proszę bardzo. Do tego możecie wrzucać kamienie, które są tutaj, jako obciążenie. Tutaj wyciąg elegancko, drążki. No, coś cudownego. Coś cudownego, takiej siłowni jeszcze nie widziałem. Na pewno zrobię tutaj trening zaraz. We'll be right back.
Proszę bardzo, maszyna do martwego ciągu. Ale super, a tu wrzucacie kamienie, żeby obciążyć. Ciężkie. Tutaj rewelacja, bo są na żółto pomalowane te lżejsze kamienie i na czerwono cięższe. Tak na oko te są piątki, te dziesiątki. A ta maszyna na barki naprawdę wchodzi niesamowicie. Myślę, że sama rama to już około 40 kg. Fajny trening. Teraz specjalnie dla Was spróbuję wykonać trudną ewolucję, którą ćwiczyłem do Ninja Warrior. Także jedziemy. Jest.
wyjeżdżam na kolejne kąpielisko. O nie, kamper, tylko nie to. Fajnie tutaj. Nie wieje. Tylko cholerny ten kamper. Nie lubię, jak wolę, jak jestem sam, nie? Sorry za wiatr. Kąpielisko ładne. Kąpielisko ładne. Ładne okoliczności. No to co? Chyba nie ma co, trzeba się ubierać i działać, bo przynajmniej tutaj nie ma takich fal ogromnych. Ale się namordowałem w tym małym kąpielisku, ale mam łyżeczkę. Starą, ładną łyżeczkę. Chyba nawet posrebrzana była. No i jest sreberko. Trochę się namęczyłem, żeby je wyciągnąć, bo głęboko. Ale mam srebrny kolczyk. Także fajnie. Drugie sreberko dzisiaj. I mam w glinie jedną koronę. Widzicie ją? Ale pięknie się umieściło. Także gruba moneta, ale już pod sam koniec poszukiwań na płytkiej wodzie. Kolejne kąpielisko zatrzymałem się w środku lasu, bo tutaj nie wieje. I w tym miejscu zrobię sobie prysznic. Zobaczcie, w środku lasu widać po tych kołach, że to nie było ruszane od 10-20 lat. Zobaczcie, kilkaset kilo złomu i tak sobie leży. W innych krajach nie wiem, czy by tak to wytrwało, nie? Korzystam z tego miejsca, że jest słoneczko, że praktycznie tutaj nie wieje i czas na prysznic. A fajnie, bo po prysznicu jak sobie spojrzę przez okno, no to będę miał taki widoczek. I chyba solar dobrze ładuje. No i mam nadzieję, że nikt nie będzie jechał tą drogą, no bo widzicie, a jednak coś będzie. Jednak coś będzie prawie przed moim prysznicem nago, także muszę zmienić lokalizację. Kurde, jeszcze gorzej, przy głównej drodze, no ale trudno, pójdę z 200 metrów do lasu i tam wezmę prysznic. Może będzie słychać teraz to walnięcie w aucie. O, słyszeliście? To jest właśnie to niepokojące. I przy cofaniu chyba też. Słyszeliście znowu takie strzaśnięcie? Przejechałem, no bo tam za mocno wiało. Tutaj mam dobrą miejscówkę, mam gałąź, gdzie zawiesić, także git. Dobra, tak na szybko wam pokażę, bo mi zimno. Tak to wyglądało, mój prysznic. No dobrze, moi drodzy, prysznic wzięty. Teraz czekam z pół godziny, aż mi te włosy doschną, bo jak wejdę do kąpieliska z mokrymi, to może różnie to się skończyć. No i co? Suszę, ręcznik, majtki, a na dachu mam klapki. Niech to sobie podeschnie na spokojnie, gdzie mi się spieszy. A na obiad w międzyczasie pieczywo chrupkie z masłem, herbatka cieplutka i szynka konserwowa, a najważniejsze, że taki widok za oknem. No dobrze, pojedzone, odpoczęte, wszystko poschło, czas się zbierać na kąpielisko. Ale najpierw, moi drodzy, przypomniałem sobie zarąbisty kawałek i mam nadzieję, że wam się spodoba, bo bardzo mi się podoba. Postaram się aktorsko odegrać. Cicho słynny chłopski solista zainspirował pół wioski. Choć był niziołkiem, miał konkret trąbkę i szli w dmuchaniu mistrzowski.
Zwano go zicho, śmierdzi robótka, bo tylko gardził jak panicz. Gdy inni szli w pole kosić i mucić, on mucił dziewki na sianie. Żaden chłopina go nie poważał, jak trąby powietrznej unikał. I baby pilnował, córy i matki, co by nie miały dość dzicha. Jak wam się podoba? Napiszcie. Godzina 16:30, widzimy się na kąpielisku. Ale fantastyczna droga. Przez las, szutrowa i pogoda się zrobiła. Słoneczko wreszcie i nie wieje tak bardzo. Pojechałem na kąpielisko, ale jest przy kościele. Dużo ludzi się kręci, także zmieniam lokalizację. Nie lubię szukać w takich miejscach na widoku. Wolę gdzieś w lesie. Jest ta maszyna, co wam mówiłem, do puszek. Zobaczcie, rzucacie, nalicza wam, prosta sprawa. Dostaję, jak widzicie, paragon, butelki wrzucam, potem zielony przycisk, żadna filozofia i mogę wymienić na gotówkę albo zrobić zakupy i wykorzystać tą kwotę, nie? Dowo taki ryż za 19 zł. Chlebów ten za 14 zł, ten za 19 zł. Tu stoi Doblo, sobie zaparkowałem, a tu patrzy na mnie taki przepiękny rumak. Zobaczcie, jaki śliczny. Piękny. Ale no nie będę podchodził, bo wiecie, nie chcę przestraszyć. No jest zwierzaczek przecudowny, nie? Jeszcze zbliżenie dam dla fanów koni. Tak nie wie za bardzo, co zrobić. Chciałbym może, żebym go pogłaskał, ale ja się trochę boję. Mam parking blisko jeziora i przez przypadek znalazłem to kąpielisko, bo tam jest kościół i tam jest główne kąpielisko, a tu takie poboczne z tych domków jednorodzinnych. Tutaj mnóstwo takich domków, także ludzie się na pewno kąpią. No i woda czysta, także biorę się do roboty. Słońce jest, wiatr jest, także znowu się ubieram konkretnie. I ostatnie kąpielisko, zobaczymy, co dzień w zasadzie nie przyniesie, a jak się zakończy. Nie są takie złe warunki. Pierwszy sygnał, numer 17, 5 koron, także ładnie się zaczyna. Mamy pierwszą biżuterię, dziadowski kolczyk, stalowy jakiś, no ale jest. Jest pierwsza biżuteria, jest też kilka monet, także fajnie się zapowiada. No i w takich okolicznościach przy domkach naprawdę super. No i moi drodzy, jest drugi pierścionek z dziadowskiego metalu, ale jest drugi, także szansa na złoty też jest. Tam było kąpielisko, tu jest taki parking, dużo ludzi się kręci, także ustawiłem się w ten sposób, żeby mieć taki widok, no i żeby tutaj się ogarniać. A teraz zapraszam na podsumowanie. Tutaj fajnie rokowało, podziubałem trochę monet dziadostwa, takiego wiecie, mosiężnego, trochę śmieci, no i tutaj moneta srebrna, bardzo ładna, pierścionek z dziadowskiej stali. I tu zobaczcie, zaraz dam na zbliżenie, rzymski pierścień stary, 2000 lat. Zawsze chciałem taki trafić. Patrzcie, jakie znalezisko, ludzie. Dojechałem na plażę obok miejscowości Jönköping. Wielka plaża. W zeszłym roku miałem tutaj efekty. I fajnie, bo kiepska pogoda i nikogo nie ma. Także dzisiaj się cieszę, że jest kiepska pogoda. Podsumowanie bez komentarza, moi drodzy. O rany, już dawno mnie tak nie przewiało. Fala była jak na morzu normalnie. Skończyłem montaż, czekam na rendering. I w takich warunkach. I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Przewiało mnie tak, że nie mam siły już dzisiaj na nic, także dobre jedzenie, herbatka, spać i jutro z nową werwą znowu do pracy. Nie ma źle, 3 sreberka, zawsze mogło być gorzej, zawsze mogło być lepiej, jak to w życiu. Na razie, cześć!